Dzień dobry, Anita Mańska. Zapraszam na pierwsze w marcu wydanie informacji biłgorajskich. Zaczynamy od problemów w naszym szpitalu. Mam nadzieję, że to jest tylko przejściowe braki właśnie związane z funkcjonowaniem tego oddziału. Miejskie przejścia dla pieszych będą bezpieczniejsze. Widać, że rzeczywiście to znacznie poprawia widoczność na przejściach. W tym tygodniu obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kto będzie nowym wójtem naszej gminy? Teraz przedstawiamy pierwszego z kandydatów. Na samym początku uruchomiłem te zadania, które leżały gdzieś odłożone. Zakończył się kolejny projekt Fundacji Aktywności Obywatelskiej. Okazuje się, że teraz jest jakiś deficyt też takiego wspólnego rozmawiania na różne tematy. Za nami Dzień Otwartych Drzwi w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. Kształcimy na bardzo dobrym, wysokim poziomie na sprzęcie, urządzeniach, które są obecnie u pracodawców. Na warsztaty zawodowe przyszłych uczniów zaprosił Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Nieraz się komuś coś spodoba i później przychodzą do nas do szkoły uczniowie i mówią, że no fajnie, bo na tych warsztatach fryzjerskich. Miniony tydzień zakończył również Dzień Otwartych Drzwi we wszystkich biłgorajskich szkołach podstawowych. To w tej szkole w skali całego powiatu jest najwięcej uczestników konkursów przedmiotowych. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że oddział neurologiczny biłgorajskiego szpitala wstrzymał przyjmowanie pacjentów. Starostwo skierowało w tej sprawie pismo do zarządu placówki, czyli spółki Arion. Dyrektor szpitala zapewnia, że obecnie oddział działa normalnie. W oficjalnym piśmie starosty do spółki Arion dzierżawiący szpital czytamy, czy rzeczywiście wstrzymane zostały przyjęcia pacjentów na oddział neurologiczny biłgorajskiego szpitala. Jeśli tak, to jaka jest tego przyczyna i kiedy nastąpi przywrócenie przyjmowania pacjentów na powyższy oddział oraz czy planowane są podobne działania w stosunku do innych oddziałów szpitala. Dotarły do nas niepokojące informacje dotyczące funkcjonowania szpitala, mówi w rozmowie z nami Andrzej Szarlip. Tak, rzeczywiście otrzymaliśmy od pacjentów, od mieszkańców powiatu biłgorajskiego informację, że jeden z oddziałów, dokładnie neurologiczny, przez kilka dni był zamknięty. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić tę sytuację, poprosiliśmy pana dyrektora o informację w tym zakresie. Również poprosiliśmy o kontrolę w zakresie świadczeń wykonywanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, również o skontrolowanie tej sytuacji. Mam nadzieję, że to jest tylko przejściowe braki właśnie związane z funkcjonowaniem tego oddziału. Jednak to jest kwestia zasadnicza, zdrowie, bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. W związku z tym poprosiliśmy dyrekcję szpitala o wyjaśnienia w tej sprawie. W czwartek 29 lutego w rozmowie z nami dyrektor szpitala Tomasz Kwiatkowski zapewniał, że obecnie oddział neurologiczny działa i przyjmuje pacjentów. Temat tego oddziału to nie jedyna kwestia podejmowana przez starostwo w ostatnim czasie. Powołana została komisja w sprawie przeprowadzenia kontroli składników majątku powiatu biłgorajskiego dzierżawionego przez Arion Szpitale. Chcieliśmy sprawdzić składniki majątku, który został wydzierżawiony. Ta komisja zaczęła już dzisiaj pracę. Do 15 marca jest termin, kiedy będę oczekiwał raportu od tej komisji. I na bieżąco staramy się po prostu reagować, jeżeli takie informacje otrzymujemy od naszych mieszkańców, że są jakieś nieprawidłowości w działaniu naszego szpitala. W związku z tym również w tej sytuacji takie czynności jako zarząd powiatu podjęliśmy. Spółka Arion dzierżawi biłgorajski szpital od 28 czerwca 2010 roku. Będzie bezpieczniej na miejskich drogach. Ratusz zamontował nowe oświetlenia przy przejściach dla pieszych. Jeśli będzie taka potrzeba i środki, lampy staną również w kolejnych miejscach, mówi burmistrz Janusz Rosłan. Przejścia dla pieszych są jednym z najbardziej narażonych na wypadek miejsc na drodze. Do bardzo wielu zdarzeń dochodzi przez słabe lub nieprawidłowe oświetlenie. Obecnie wymagania i wytyczne oświetlenia przejść dla pieszych w precyzyjny sposób definiują klasy zagrożenia i minimalne natężenie światła w miejscu przejścia dla pieszych. Dzięki nim ilość wypadków i kolizji na pasach znacznie się zmniejszyła, a piesi korzystając z przejścia czują się bardziej komfortowo i bezpiecznie. W tym tygodniu na ulicy Głównej Biłgoraja, czyli ulicy Kościuszki, doświetlono trzy przejścia.
Człowiek uczy się całe życie. Kiedy projektowaliśmy ulicę Kościuszki, jeszcze nie mówiło się o tym, żeby montować dodatkowe oświetlenie doświetlające przejścia dla pieszych. I okazuje się, że to był błąd, bo i mieszkańcy, i radni, jak również i policja zgłaszała ten problem, że jednak zwłaszcza o zmierzchu piesi nie są dobrze widziani, zwłaszcza ci, którzy zbliżają się do przejścia. Dlatego w ramach programu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa złożyliśmy w ubiegłym roku wniosek i otrzymaliśmy dotację w wysokości 80% na przebudowę 3 przejść. Jedno z przejść, o których mowa, znajduje się przy kościółku, 2 kolejne przy przejściu do gimnazjum. Burmistrz zapewnia, że kiedy tylko będą środki, kolejne przejścia zostaną doświetlone w ten sposób. Tutaj, gdzie one są zainstalowane, czy na ulicy Zielonej, czy na tych nowo budowanych ulicach Piłsudskiego, widać, że rzeczywiście to znacznie poprawia widoczność na przejściach. W ramach tego samego i programu złożyliśmy również wnioski na wykonanie chodników przy ulicy Piskora, przy ulicy Gorejskiego. Powiat złożył wniosek również na chodnik w ulicy Bagiennej. No i jeszcze przy Przemysłowej taki mały odcineczek, który został wykonany w ubiegłym roku. Nowymi światłami przy przejściach steruje zegar astronomiczny, czyli razem ze światłami ulicznymi włączają się, kiedy się ściemnia. Koszt takiego dodatkowego oświetlenia to około 15 tysięcy złotych. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto poświęcono upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. Dzień ten został ustanowiony przez Sejm w 2011 roku. Oficjalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Biłgoraju rozpoczęła msza święta w Kościele Chrystusa Króla. Wzięli w niej udział mieszkańcy, uczniowie, przedstawiciele organizacji kombatanckich, pozarządowych, samorządowcy i parlamentarzyści. W imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej głos zabrał Tomasz Książek, prezes koła rejonowego tej organizacji w Biłgoraju. To powszechność i znajomość praw historycznych własnego narodu. Kolejnych pokoleń, czyli was, warunkować będzie głębokość polskiego patriotyzmu, tym samym polską wolność, suwerenność oraz polską rację stanu. Tego uczy nasza tysiącletnia historia, doświadczenia wojenne 20-21 wieku Polski i naszych sąsiadów, także te współcześnie płynące z wschodniej granicy. Według szacunków w antysowiecką i antykomunistyczną konspirację w Polsce zaangażowanych było nawet 200 tysięcy osób. Walczyli z organami bezpieczeństwa, służąc w oddziałach partyzanckich, wspomagali też walkę, zapewniając schronienie, aprowizację i łączność. Nazwano ich żołnierzami wyklętymi lub niezłomnymi. Jak czytamy na stronie sejmowej, łączyły ich zaangażowanie w walkę z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej oraz czynna niezgoda na powojenne zniewolenie, które nadeszło ze wschodu. Podczas uroczystości w Biłgoraju ku ich pamięci montaż słowno-muzyczny przygotowali młodzi z zespołu szkół leśnych. Na zakończenie uroczystości ku pamięci niezłomnych złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej siedzibę UB w Biłgoraju, przy ścianie muzeum i na ulicy Poprzecznej przed pomnikiem pomordowanych przez NKWD.
Wiemy już, kto będzie ubiegał się o fotel wójta gminy Biłgoraj. Kandydatów jest 3, a nam udało się porozmawiać ze wszystkimi na temat ich wizji zarządzania gminą. Materiały będziemy prezentować w kolejności alfabetycznej, w informacjach biłgorajskich na początek Wojciech Dziduch. Wojciech Dziduch startuje w wyborach samorządowych z Komitetu Wyborczego Aktywny Samorząd. Z gminą Biłgoraj związany jest od wielu lat. Od 2015 roku był zastępcą wójta gminy Biłgoraj, a po objęciu mandatu poselskiego przez Wiesława Różyńskiego jest komisarzem w gminie do czasu wyboru nowego wójta. Wojciech Dziduch w nadchodzących wyborach samorządowych będzie się ubiegał o fotel wójta gminy Biłgoraj, bo jak mówi, chce wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie samorządowe w dalszym rozwoju gminy. Od początku tego roku pełnię funkcję wójta gminy Biłgoraj. I te ostatnie tygodnie spowodowały, że intensywnie przystąpiliśmy do prac właśnie w odpowiedzi na te apele mieszkańców i prośby, że pewne rzeczy, które no wiele lat czekały na realizację, można było już uruchomić i to także przekonało mnie do tego, żeby w najbliższych wyborach wystartować i ubiegać się o funkcję wójta gminy Biłgoraj. Jako zastępca wójta nie mogłem realizować części pewnej wizji, którą przecież każdy z nas ma swoją, mówi Wojciech Dziduch. Teraz mam codzienny kontakt z mieszkańcami gminy i nastawiam się przede wszystkim na ich słuchanie. Oni najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Od kiedy zostałem komisarzem, czyli od początku stycznia, wróciłem do pracy ze zdwojoną siłą. Na samym początku uruchomiłem te zadania, które leżały gdzieś odłożone, ale wdrożyliśmy je i realizujemy w tym momencie na przykład poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Biłgoraj. To jest duży projekt, który jeszcze w tamtym roku przygotowywałem i pozyskaliśmy na to duże pieniądze z zewnątrz. I to już się dzieje, jest opracowywana koncepcja. Przystąpiliśmy do opracowania koncepcji i w tym roku będziemy modernizować oświetlenie na terenie całej gminy. Będzie to oświetlenie energooszczędne, ale również inteligentne. Bardzo ważną kwestią dla mieszkańców, ale również dla samorządu gminy jest bezpieczeństwo energetyczne. I tutaj też udało nam się już pozyskać pieniądze na głęboką termomodernizację 3 budynków remizo-świetlic. Myślę, że jako gospodarz gminy będę mógł nadal skutecznie rozwiązywać problemy jej mieszkańców, zapewnia Wojciech Dziduch. Nasza gmina jest bogata lasem, jest w niej wiele przedsiębiorczych osób i właśnie na to trzeba stawiać. Od rozwoju firm zależy sytuacja na rynku pracy, dochody. Dlatego będę też stawiał na poprawę infrastruktury niezbędnej do rozwoju przedsiębiorczości. Najważniejszym bogactwem gminy Biłgoraj to jest kapitał ludzki. Niesamowici mieszkańcy, w których drzemie taki potencjał, trzeba wykorzystać. Potencjał kulturalny, potencjał organizacji pozarządowych, potencjał sportowy i to jest ten czas, żeby zbierać te wszystkie pomysły i następnie je wdrażać. Więc ja będę przede wszystkim współpracował z różnego rodzaju organizacjami społecznymi, klubami sportowymi, zespołami śpiewaczymi, ale również jeśli chodzi o kluby sportowe i organizacje pozarządowe, między innymi ochotnicze straże pożarne. Bo to jest największy skarb naszej gminy i w to trzeba inwestować. Wojciech Dziduch wspomina również o problemie drugiej linii zabudowy w poszczególnych miejscowościach. Od pierwszych chwil, kiedy wróciłem do pracy w urzędzie, zająłem się problemem drugich linii zabudowy praktycznie we wszystkich miejscowościach gminy Biłgoraj, bo trzeba powiedzieć, że przy tych głównych arteriach w naszych miejscowościach nie ma już miejsca do zabudowy. A żeby gminy mogły się rozwijać, gmina Biłgoraj mogła się rozwijać, trzeba stworzyć miejsca, by mieszkańcy zostawali tutaj na miejscu. Oprócz tego, żeby mieli pracę, ale również miejsce do życia. Więc na to będę zwracał bardzo mocną uwagę. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Wiec partycypacji, który odbył się w tym tygodniu w naszym mieście, był podsumowaniem projektu Razem Mieszkamy, Wspólnie Działamy, realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej. Podczas niego 12 osób, liderów i liderek, dzieliło się swoimi doświadczeniami i ich efektami.
Projekt Razem Mieszkamy, Wspólnie Działamy to, mówiąc potocznie, nic innego jak stworzenie wspólnej przestrzeni w trzech powiatach – biłgorajskim, zamojskim i lubelskim. Przestrzeni do współpracy i dialogu, tak potrzebnego w dzisiejszych czasach. Głównym takim założeniem projektu było to, żeby zebrać ludzi, aktywistów, liderów, którzy chcą ze sobą rozmawiać, bo okazuje się, że teraz jest jakiś deficyt też takiego wspólnego rozmawiania na różne tematy, pomimo różnic, pomimo tego, że różnimy się wiekiem, poglądami, narodowościami, i my taką przestrzeń w projekcie chcieliśmy stworzyć. Najpierw zaczęliśmy od warsztatów właśnie dla grupy liderów, a później każdy z liderów przygotował pomysł na inicjatywę, której celem jest właśnie stworzenie takiej przestrzeni dialogu. Oczywiście, jak mówię dialog, to może wydawać się to dosyć abstrakcyjne, ale oczywiście te inicjatywy to były konkretne wydarzenia. Warsztaty, spotkania kulturalne, sportowe, bardzo różne, ale tak naprawdę w każdym z nim tym clue było właśnie ta chęć wspólnego przebywania, poznania się, zobaczenia swoich perspektyw. Te inicjatywy realizowali liderzy, łącznie 12 osób, przez kilka miesięcy. To większe i mniejsze działania, wydarzenia czy inicjatywy skierowane do różnych grup i o różnej tematyce. Łączy je jednak, jak podkreślają organizatorzy, tworzenie mostów porozumienia. Naszym projektem było zorganizowanie konkursu talentów artystycznych. Był on głównie skierowany do osób młodych. Chcieliśmy pokazać, że w Biłgoraju są też osoby, które mają te talenty artystyczne, ale nie zawsze chciały wychodzić na scenę i się nimi chwalić. Więc to był taki konkurs z mniejszym rozgłosem, ale chcieliśmy właśnie pokazać przez tym, że na mniejszej publice, na mniejszej scenie, żeby te osoby po prostu mogły wystąpić, żeby się nie wstydziły, żeby się nie bały. Ja dowiedziałem się tylko tyle przy organizacji tego konkursu, że my potrafimy pracować razem, że jeśli się zgramy, to doprowadzimy to wszystko do końca i zapniemy to wszystko na ten ostatni guzik i nawet powiem, że całkiem fajnie to wyjdzie. Podczas spotkania podsumowującego liderzy i liderki podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentowali osiągnięcia, rozmawiali o trudnościach. Anna Koman razem z zespołem Polskiego Czerwonego Krzyża spotkała się podczas warsztatów robienia choinek i ozdób świątecznych. W tym projekcie brali udział zarówno seniorzy, jak i uchodźcy z Ukrainy, młodzież zrzeszona jako społeczni inspektorzy młodzieżowi oraz pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Mój projekt składał się z dwóch części, a tytuł ogólny tego projektu to "Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem". W pierwszej części wykonywaliśmy kartki bożonarodzeniowe dla podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast w drugiej części wykonywaliśmy z tworzywa przyrodniczego przepiękne choinki na stoły wigilijne, które zagościły w Państwowej Straży Pożarnej. Bo zawsze chodzi właśnie o to spotkanie, rozmowę, o to, co pozytywnie wpływa na życie społeczności lokalnej. Projekt Razem Mieszkamy, Wspólnie Działamy realizowany był przez Fundację Aktywności Obywatelskiej, a finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny. Przez dwa dni Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej odwiedziło ponad 550 uczniów z 30 szkół naszego powiatu. To nic innego jak dni otwarte szkoły i pokazy zawodów, które prowadzili uczniowie placówki, opowiadając i zachęcając swoich rówieśników do rozpoczęcia nauki właśnie tam. Zacznijmy od samego początku. Żeby Wam wytłumaczyć działanie tego układu, musimy rozpocząć od jego budowy. Tutaj mamy tak naprawdę serducho całego tego układu, ponieważ jest to sterownik programowalny. Co za tym idzie, jeśli wgramy tutaj program i odpowiednio go połączymy, możemy sterować elektrozaworami, a dzięki temu tymi trzema siłownikami, które zaraz Wam pokażę, jak działają. O tym, co i jak działa, opowiadali sami uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Wszystko to podczas pokazów zawodowych zorganizowanych w trakcie Dni Otwartych Szkoły. Przez dwa dni placówkę odwiedziło ponad 550 uczniów z 30 szkół. Nasza oferta edukacyjna na najbliższy rok szkolny opiewa zawody, których kształcimy od lat. Są to zawody drogie na pewno, tak, ale nasza baza, doposażenie bazy dydaktycznej w ostatnich latach powoduje, że kształcimy na bardzo dobrym, wysokim poziomie, na sprzęcie, urządzeniach, które są obecnie u pracodawców. Na nowoczesnym sprzęcie, chcę podkreślić. Kształcimy w 8 zawodach na poziomie technikum i w nich dzisiaj odbywają się pokazy i 3 zawodach na poziomie branżowej szkoły pierwszego stopnia. W najbliższym roku rekrutację prowadzimy do 5 klas technikum.
i jednej klasy szkoły branżowej. I w tych pracowniach, właśnie pracowniach ekonomicznych, pracowni rachunkowości, mechatronicznej, elektronicznej, pracowni samochodowej, jak również pracowni informatycznej i programistycznej, uczniowie właśnie dzisiaj uczestniczą w tych pokazach. To jedyna taka okazja, by zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, ale i zawodami, w których szkoła kształci. Uczniowie mogą nie tylko obejrzeć budynek, ale też spróbować swoich sił i sami wykonywać możliwe zadania. To szkoła pasjonatów, przekonaliśmy się o tym, rozmawiając z uczniami. Pod koniec 8 klasy podstawowej zacząłem interesować się kierunkami technicznymi oraz działać w domu właśnie w tym obszarze i właśnie z tego powodu wybrałem tą szkołę, bo oferowała dokładnie to, czego potrzebowałem. Miałem praktyki między innymi właśnie w Grecji. Bardzo się spełniłem, spodobało mi się to. Dodatkowo warto dodać, że szkoła pozwala na rozwój innych zainteresowań, niekoniecznie związanych ze szkołą, wspiera w różnych dziedzinach. Tak na przykład ja zacząłem rozwijać swoje umiejętności w zakresie fotografii i produkcji filmowej. Właśnie też w elektryku. Podczas spotkania o szkole opowiadała Anna Olszowy, wicedyrektorka, a uczniowie mogli zobaczyć pracownie, w których na co dzień będą kontynuować naukę. Zawsze warto sprawdzić miejsce, gdzie będziemy spędzać kolejne lata. Choć są też i tacy, którzy od zawsze wiedzieli, gdzie będą się uczyć. Ja w sumie wiedziałam już od 7 klasy, na jaki kierunek chcę iść. Zawsze fascynowały mnie tak naprawdę gry, jak i grafika komputerowa. I od początku wiedziałam, że chcę wybrać akurat technikum. Dokładniej właśnie informatyczne albo programistyczne, żeby szkolić się w tym kierunku po prostu. Jestem w pełni usatysfakcjonowana z wyboru szkoły, jak i kierunku. Mimo, że jestem rodzynkiem, bardzo dobrze dogadujemy się w klasie. Jestem też gospodarzem klasy, więc no, trzymam chłopaków w ryzach po prostu. Także zapraszamy. Przypominając, że Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej kształci w 5-letnim technikum na kierunkach technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, mechatronik, ekonomista, technik pojazdów samochodowych czy technik programista i technik rachunkowości. Natomiast branżowa szkoła pierwszego stopnia oferuje 3 kierunki kształcenia: elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk i mechanik pojazdów samochodowych. Natomiast ponad 150 osób w ciągu 3 dni odwiedziło zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych uczestniczyli bowiem w warsztatach zawodowych, podczas których mogli sami przekonać się, czy kierunek dalszego kształcenia, który wybrali, jest, mówiąc wprost, ich strzałem w dziesiątkę. Od kilku lat w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących odbywają się warsztaty zawodowe. Są to warsztaty dla ostatnich klas szkół podstawowych, zorganizowane po to, by młodzi zadecydowali podczas ponadgodzinnego spotkania, jaki kierunek dalszego kształcenia wybiorą. Celem tych warsztatów jest to, żeby uczniowie klas ósmych już świadomie wybrali tym, czym się interesują, odbyli takie prawdziwe zajęcia w pracowniach z naszymi nauczycielami, ale też i uczniami, czy ze swoimi starszymi kolegami, zobaczyli, jak tak w praktyce wygląda kształcenie na kierunku, którym się interesują, bo to jeszcze nie jest ich ostateczny wybór, ale już na pewno ktoś, kto wybiera któryś z kierunków gastronomicznych, to jego zainteresowania w tym kierunku gdzieś zmierzają, a więc chcemy oprócz takich opowiadania po szkole, wskazania uczniom tego różnych kierunków kształcenia, chcemy już skoncentrować się na uczniach, którzy mają już sprecyzowane zainteresowania i rozważają kształcenie na przykład czy to na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych, czy na przykład technik usług kelnerskich. Przez 3 dni szkołę w różnych godzinach odwiedzi ponad 150 osób podzielonych na grupy z różnych szkół powiatu. Przygotowane zostały specjalne warsztaty, by pokazać młodym, jak wygląda nauka na danym kierunku. To zupełnie inne poznanie miejsca i ludzi. Te warsztaty są bardzo fajne, bo tutaj uczniowie mają kontakt tak naprawdę. Nie tylko przychodzą, tak jak było wcześniej, na dniach otwartych, że tylko zobaczą pracownię i wychodzą, a tutaj tak naprawdę namacalnie mogą, prawda, zobaczyć, jak wygląda ten zawód fryzjerstwa i spróbować już jakiś tam pierwszych swoich sił. Także nieraz się komuś coś spodoba i później przychodzą do nas do szkoły uczniowie i mówią, że no fajnie, bo na tych warsztatach fryzjerskich. Na zajęciach praktycznych wspólnie ze swoimi rówieśnikami przygotowują zależnie od kierunku bądź smakowite przekąski, poznają sztukę kelnerską, w pracowniach odzieżowych mogą sprawdzić i dobrać kolorystykę do karnacji, a we fryzjerskich spróbować sił na profesjonalnym sprzęcie. To pomysł, który pozwala sprawdzić, czy kierunek dalszego kształcenia, który wybrali, jest, mówiąc wprost, strzałem w dziesiątkę. Na początku pomyślałam sobie, że kelner to jest taki dość prosty zawód i że będzie to dość prosto i w ogóle,
ale będąc już tutaj trzeci rok, naprawdę osiągnęłam bardzo dużą wiedzę, bardzo dużo się dowiedziałam na ten temat i bardzo ciekawe to jest ze strony właśnie kelnera, że nie tylko kelner jest jego tutaj nas kierunkują, ale też barista, barman czy sommelier i bardzo się cieszę, że wybrałam akurat ten kierunek. Takie warsztaty zawodowe są uzupełnieniem dni otwartych szkoły. To ważne, by wybrać mądrze, choć nie jest to proste, zwłaszcza w tak młodym wieku. Warsztaty będą prowadzone przez 3 dni, właśnie też dlatego, że naszym celem jest, żeby tutaj nie kierować się pośpiechem, czasem, prawda? A więc warsztaty każdego dnia odbywa się z każdego zawodu, bo nam jest to o tyle łatwo zaplanować, że wcześniej wysyłaliśmy ofertę do szkół podstawowych i uczniowie sami zapisywali się na poszczególne kierunki i my poszczególne kierunki, poszczególne zajęcia. I tak naprawdę też organizujemy to przez 3 dni właśnie dlatego, żeby też tutaj uczniowie mogli komfortowo odbyć te zajęcia, więc przez 3 dni o różnych godzinach odbywają się różne zajęcia w różnych też liczbowo grupach, prawda? Przypomnijmy jedynie, że w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących można wybierać spośród kilkunastu kierunków kształcenia. To technik stylista, spawalnictwa, żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, usług kelnerskich, organizacji turystyki, technik przemysłu mody, mechanik, technik reklamy, handlowiec oraz technik usług fryzjerskich. Na chętnych czeka również szkoła branżowa. W tym tygodniu zakończyły się dni otwarte w szkołach podstawowych. To czas, kiedy rodzice i ich 6- lub 7-letnie dzieci mogą zobaczyć i odwiedzić każdą z wybranych placówek lub kilka z nich. Podjąć też decyzję, do jakiej szkoły zapisać swoje dziecko. Jest jeszcze chwila na podjęcie takiej decyzji, a dokładnie termin złożenia wniosków mija 8 marca. Czas rekrutacji do szkół podstawowych to jedyny taki moment w roku, kiedy można z każdej niemal strony zobaczyć każdą z 4 placówek samorządowych w naszym mieście. To bardzo ważny czas, który zadecyduje, gdzie przez najbliższych 8 lub 9 lat nasza pociecha będzie spędzała czas, uczyła się i bawiła. Dlatego też organizowane są dni otwartych drzwi, po to, by zaprezentować najlepsze strony szkoły. Witam bardzo gorąco i serdecznie właśnie wszystkich rodziców i uczniów, czy kandydatów obecnych przedszkolaków jeszcze, ale od września rozumiem uczniów klasy pierwszej naszej szkoły, którzy progi naszej szkoły przekraczają, ba po raz pierwszy, pewnie drżącym krokiem, ale myślę, że po tych kilku godzinach, mniej więcej myślę niż 2, będą z żalem się rozstawać i taki jest nasz cel, żeby Państwa z jednej strony właśnie zachęcić, pokazać naszą placówkę, naszą szkołę, jej możliwości i podjąć właściwą decyzję co do edukacji swoich pociech. To oczywiście szkoła podstawowa nr 3, jedyna placówka samorządowa w naszym mieście, w której od lat tworzone są klasy integracyjne. Starsi koledzy i koleżanki przygotowali w każdej z placówek specjalne przedstawienia lub występy, by pokazać, że właśnie tu czeka nie tylko nauka, ale też przyjaźnie i dobra zabawa. Taki dzień otwarty organizujemy od wielu, wielu lat, myślę, że około 20. Spotykamy się tutaj z nowymi rodzicami, z nowymi dziećmi. W tym roku postanowiliśmy przywitać dzieci i Państwa w naszej bajce. Dziś odbędą się przeróżne atrakcje dla Waszych pociech. Szkoła podstawowa nr 4 zaprosiła do swojej bajki, prezentując swoje atuty, a tych zdecydowanie jej nie brakuje. To najmniejsza ze szkół, gdzie wszyscy się znają i sobie pomagają. Jedyna, która posiada tak zwaną zieloną klasę. Szkoła z klasami sportowymi to oczywiście jedynka. Jednym z tych azymutów jest postawienie na pracę z uczniem zdolnym. To w tej szkole w skali całego powiatu jest najwięcej uczestników konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych, tak dla przykładu w ubiegłym roku aż 4 naszych uczniów było laureatami konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim. Szkoła podstawowa nr 1 to szkoła, która duży nacisk kładzie również na edukację regionalną i jak każda na dbanie o uczniów, rozwijanie ich umiejętności i zdolności, oferowanie szans, by rozwinąć skrzydła.
To osiągnięcia naszych uczniów są dla nas najważniejsze, to czym żyje szkoła, bo to jest szkoła sukcesów małych i wielkich. Każdy sukces jest dla nas bardzo ważny, tak jak każde dziecko dla Państwa jest bardzo kochane i najlepsze. Dla nas dziecko to też piękny, cudowny, najważniejszy skarb. I tych skarbów dzisiaj mamy bardzo wiele. Każdy może osiągnąć sukces na swoją miarę, pamiętając o pomocy, tym bardziej potrzebującym, bo piątka niezmiennie kojarzy się też z wydarzeniem charytatywnym, jakim jest Dzień Jesiennego Liścia, który od ponad 20 lat pomaga chorym dzieciom, łącząc całą społeczność miasta. Przypominamy jedynie, że termin złożenia wniosków do wybranych placówek mija 8 marca. Dziękuję za dziś, słonecznego weekendu życząc, bo za tym słońcem już się trochę stęskniliśmy. Dziś to jest w sobotę oraz oczywiście w niedzielę w Biłgorajskim Centrum Kultury kolejny raz Igraszki z Diabłem. Są jeszcze, wiem o tym, pojedyncze wolne miejsca. Zapraszamy i zachęcamy. Do zobaczenia.